Witam wszystkich w 18 odcinku. Dzisiaj zajmiemy się zmianą pozycji naszych obiektów poprzez skrypt oraz tworzeniem wektorów. Zapraszam do oglądania. Utworzymy sobie nasz obiekt na mapie. Stworzę jak tradycyjnie jakiegoś tam cuba. Powiększę go nieco. Przeniosę tak, żeby był blisko w miarę naszej kamery, tak żebyśmy go widzieli. O, będzie on ładnie widoczny po uruchomieniu gry. I damy mu powiedzmy jakiś tag. Tutaj tworzymy tagi, dajemy add tag. Udajemy potem na plus i wpisujemy nazwę naszego tagu. Ja już stworzyłem tutaj tag cube. I taki też tag przydzielę naszemu cube'owi. Po prostu będziemy nasz obiekt w skrypcie wyszukiwać za pomocą cube'a. Za pomocą tagu, który jest cube'em, by po prostu skrypt wiedział, który obiekt ma zostać przemieszczony. A my stworzymy sobie nowy skrypt. Będzie on nosił nazwę przemieszczanie. I przejdziemy do tworzenia naszego skryptu. Jeszcze co, musimy sobie stworzyć zmienną. Może to być zmienna publiczna, ale nie musi. Ja stworzę publiczną, tak żeby po prostu to było potem widać, że nasz obiekt został wyszukany. Będzie to zmienna typu GameObject i nazwiemy ją cube. Tutaj po prostu będzie przydzielany nasz cube po wyszukaniu. Void start. Musimy użyć czegoś takiego jak szukanie obiektów po tagu. Jak to zrobić? Piszemy GameObject, ponieważ szukamy GameObjectów, .find. I mamy tutaj taką opcję jak znajdź obiekt z tagiem. Ważne, żeby znaleźć tutaj pojedynczy obiekt, a nie object, ponieważ wtedy nam to nie zadziała. Musi być object. I w nawiasie, w cudzysłowie, wpisujemy tag, który ma zostać wyszukany. Nasz tag to cube. I w tym momencie do naszej zmiennej, jeżeli dopiszemy sobie, że nasza zmienna cube równa się, to wtedy do naszej zmiennej zostanie przypisany pierwszy obiekt, który zostanie znaleziony z tagiem cube. Jak gdybyśmy mieli tych obiektów z tym samym tagiem na mapie więcej, byśmy chcieli wszystkie naraz je wyszukać, no to wtedy już musielibyśmy to zrobić inaczej i użyć do tego pętli for each, którą wyjaśnię w kolejnym odcinku. A więc zobaczmy sobie, czy nasz skrypt działa. Przypiszę go sobie, powiedzmy, do FPS kontrolera albo po prostu do naszego GameObjectu, gdzie przypisuję wszystkie skrypty. Uruchomię skrypt i jak widzimy, nasz cube został tutaj przypisany do tego skryptu. A więc działa. Teraz napiszemy sobie dalej do naszego skryptu funkcję, która będzie zmieniała położenie naszego cube'a. Teraz gdzie to zrobić? Void start czy void update? A to zależy od tego, czy chcemy, aby na przykład nasz cube został przemieszczony względem jakiegoś tam czasu, czyli żeby się przemieszczał kilkukrotnie. A jeżeli chcemy, żeby na przykład cube został przemieszczony na starcie, to tutaj to umieścimy. Ja pokażę obie opcje. I sobie piszemy, jak teraz zmienić położenie naszego cube'a. Skoro nasz cube jest tutaj zmienną GameObject, która się nazywa cube, no to odwołujemy się do tej właśnie zmiennej, czyli cube. Kropka. Za zmianę położenia naszego obiektu odpowiada coś takiego jak transform. I kropka position. Możemy zmieniać nie tylko pozycję, możemy na przykład tak zmieniać rotację naszego obiektu. Ale na razie zajmiemy się samą pozycją. No i mamy teraz coś takiego. I kiedy chcemy zmienić naszą pozycję, piszemy
równa się i nu wektor 3. Co z takiego wektor 3? Wektor 3 przechowuje nam dane naszego położenia. Może być też wektor 2, wtedy on przechowuje dane tylko względem osi x i y, a wektor 3 ma dodatkowo jeszcze oś z, czyli jest w trójwymiarze. I wszystko, co będziemy tutaj, nasze położenie, w nawiasie zapisywać. Ponieważ chcemy na przykład, żeby nasz kub został przeniesiony na pozycję powiedzmy 15, wysokość powiedzmy 70 i na względem osi z powiedzmy na 50. Zapiszemy. I teraz położenie powinno wynosić kolejno x równe 15, y 70, z równe 50. Uruchomimy sobie. Oj, coś tu nie zatrybiło. 51. Gdzieś czegoś zapomniałem. A to właściwie w innym skrypcie. Coś tu. Ech, już to poprawię. To właściwie nie dotyczy zupełnie tego poradnika. O, uruchomimy. I nas, no my tego kuba już nie widzimy teraz, bo on się przeniósł. Jak widzimy, jego położenie wynosi 15, 70, 50, czyli tak, jak miało być. Jest on sobie o gdzieś tutaj w ogóle poza naszą mapą. I kiedy zacząłem projekt, on wróci sobie na to miejsce. No dobrze, ale co gdybyśmy chcieli na przykład zmienić tylko jedną pozycję naszego kuba, powiedzmy, żeby on się przeniósł tylko względem osi y, a żeby pozostałe dwie pozostały bez zmian. Robimy to w ten sposób. Odwołujemy się do naszego kuba, do transform.position i do osi x. Czyli w tej chwili po prostu nie ulegnie zmianie jego położenie względem osi x, ponieważ będzie ono wynosiło położenie jego osi x. No to, czyli właśnie jak widać, będzie takie samo. I tak samo robimy z osią z. I odwołujemy się do osi z. Teraz będzie on dokładnie w tym samym miejscu, tylko że wyżej. I, lub niżej właściwie. Nie wiem, na jakiej wysokości my się w tej chwili znajdujemy. Tak, jest on po prostu niżej. Więc sobie damy nieco więcej, powiedzmy 150. Teraz gdy uruchomimy, będzie on gdzieś tam w górze. O, jak widzimy, przeniósł się on tam do góry. Podobnie możemy zmienić rotację naszego obiektu. Na której będzie to wyglądało nieco inaczej. Ostatujemy się naszego cube'a, tak samo do transform i tym razem nie do position, tylko do rotate. W nawiasie wpisujemy rotację, jaką chcemy uzyskać. Ja będę chciał, żeby to wynosiło 15, 25, 35. Taką jakąś rotację z naszego obiektu uzyskamy. Chcę, żeby on był nieco niżej, tak żebym go mógł zobaczyć, że on rzeczywiście zmienił swoją rotację. O, jak widzimy, się on obrócił i ta rotacja wynosi dokładnie tyle, ile podaliśmy. Możemy tak samo jak w poprzednim przypadku zmienić rotację na przykład tylko jednego względem jednej osi. Możemy tu po prostu dać 0 lub tam, ale lepiej to zrobić w ten sposób, że odwołamy się do zmiennej naszej cube, kropka. Oj, coś tu nie działa. Cube, kropka, transform, kropka, rotation. Tu już odwołujemy do rotation, ponieważ ona przechowuje do konkretnej wartości, czyli x. Ważne, żeby właśnie tutaj dać rotate, a tutaj rotation. Jeżeli tutaj damy rotation, no to ta funkcja już nie zadziała. Jeżeli tutaj damy rotate,
to tak samo nie zadziała nam tak, jak powinno. No i powiedzmy po prostu nasza oś X pozostanie bez zmian. No przynajmniej tak powinno być. Zmienimy sobie jeszcze, żeby rotacja naszego kuba względem osi Z także pozostała bez zmian i zobaczymy, co się stanie. No jak widzimy, ta rotacja jest równa 0, bo tak było. Gdybyśmy teraz zmienili rotację naszego kuba już na starcie, no to powiedzmy ustawimy tą rotację na minus 20x i ona po prostu zostanie na minus 20. Gdybyśmy tam na samym początku dali 0, no to ona by się zmieniła na 0. Dlatego lepiej zrobić to właśnie w ten sposób i odwołać się do obecnej rotacji naszego cube'a, jeżeli chcemy, żeby ta rotacja pozostała taka sama. No i jak widzimy, nasz cube pozostał w takiej samej rotacji, poza rotacją względem osi Y. Widzimy, jest on obrócony prawie tak samo. Teraz sobie wyzeruję rotację naszego cube'a, żeby było tak, jak było na początku 0, 0, 0. OK, ta rotacja się zmienia przez nasz skrypt względem osi Y, tak jak miało być. No ale ja już tego nie chcę. Tak. Teraz chciałbym po prostu, żeby nasz cube płynnie zmieniał swoją rotację, no, żebyś po prostu się obracał. Z Void Start usuwamy tą naszą linijkę i przenosimy do Void Update. I chcemy, żeby względem jakiegoś tam czasu nasz cube się po prostu obracał wolniej lub szybciej. Czyli odwołujemy się do cube.transform.rotation.y i chcemy, żeby on się obracał względem osi właśnie Y. I powiedzmy, żeby było dodawane do tego 1 stopień na sekundę. No, niech będą 2 stopnie na sekundę. Wtedy po prostu będzie to nieco szybciej. Time.deltaTime. Zapiszemy. Uruchomimy. I teraz widzimy, nasz cube się ładnie obraca. I tak to właśnie wygląda. Tak samo możemy zmieniać na przykład rotację naszego X i też sobie dodamy plus 2 razy time.deltaTime. Zapiszemy, uruchomimy. I teraz nasz cube będzie się tak dziwacznie obracał. To samo można zastosować do położenia naszego cube'a. Ja sobie teraz to obracanie usunę i będziemy zmieniać położenie naszego cube'a tak, żeby on płynnie się przemieszczał, powiedzmy, względem osi. A niech będzie, że damy x i do x będziemy dawać jedną jednostkę razy time.deltaTime. I teraz w ten sam sposób, jak się coś tu się skrzaniło. 19. Ach, no tak, gdzieś tu nie powinno być kropki. No i teraz wszystko gra i nasz klub będzie się, jak widzimy, on sobie się oddala od nas. Możemy to zastosować do
każdej jego osi. Jeszcze damy tutaj plus powiedzmy 3, żeby to było szybciej. Uruchomimy. O, no jak widzimy, on się przemyśla tak jak trochę z kosem. Kiedy sobie klikamy, jak widać, zmieniają się obie jego współrzędne. I nasz klub sobie od nas ucieka. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przemieszczanie naszych obiektów za pomocą skryptów. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.